Pani marszałek, panie premierze, wysoki Sejmie. Chciałam zadać pytanie. Czy macierzyństwo i rodzicielstwo jest chorobą? Jeśli jest to choroba, to słusznie świadczenia te finansowane są ze składkowego funduszu chorobowego i otrzymają je tylko opłacający składkę na to ubezpieczenie. Jeśli jednak macierzyństwo nie jest chorobą, a stanem naturalnym, to trzeba je finansować z budżetu i wypłacać wszystkim matkom, a nie tylko tym, które opłaciły składkę na fundusz chorobowy.